Już od września dwie nowe inwestycje do użytku mieszkańców gminy Żyraków. Na kompletny remont kuchni w szkole w Zasawie czekano długo. Mimo braku dofinansowania na ten cel podjęto decyzję o rozpoczęciu prac. Koszty szacuje się na około 300 tysięcy złotych. Szkoła wybudowana w 1972 roku i od tego czasu funkcjonowała i kuchnia, i stołówka. Więc remont bardzo wyczekiwany, bardzo się cieszymy, że jest zrobione i wiemy, że do końca wakacji będzie zrobione. Od 1 września dzieci wejdą do nowej stołówki, nowej kuchni, panie obsługa. Składaliśmy wniosek o dofinansowanie wyposażenia, bo była taka możliwość, do 80 tysięcy, ponieważ środki krajowe przeznaczone na ten cel były skromne. W związku z powyższym wiele gmin nie uzyskało takiego dofinansowania. No niestety my również żeśmy się znaleźli w tej grupie, która nie jest dofinansowana i dlatego dzisiaj zaszła potrzeba, aby na doposażenie już w nowe urządzenia zabezpieczyć ze środków własnych. Drugą inwestycją jest trwający od wiosny remont budynku wielofunkcyjnego w Wiewiórce, który został nie tylko ocieplony i wyremontowany z zewnątrz i wewnątrz, ale także zyskał nowy kocioł centralnego ogrzewania, na który przeznaczono dodatkową kwotę 50 tysięcy złotych.